Ja, siemanko mordeczki, witam was serdecznie. Nowy Sentino, hurra, produkcja Kulten. Jest to najnowszy kawałek, który Sentino wrzucił. Jest to kolejny singiel, duże ruchy, duże kroki. Tutaj Sebastian Alvarez wykonuje, cały czas idzie do przodu, cały czas pokazuje swoją dominację genetyczną, więc sprawdzamy jak najbardziej najnowszy jego singiel z płyty Afporofobia. A jeśli chcecie mi dopomóc w mojej dominacji internetowo-genetycznej, no to subskrybujcie ten kanał, dawajcie lajka, no a ja sprawdzam ten numer, Sentino, hurra, okej, okay, jedziemy. Pozdro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, weź powiedz twoim bossom, że ruchem ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przed... On od razu wyjeżdża. Kurde. Właśnie tylko kurde chyba Sentino może sobie pozwolić na takie właśnie wersy, które po prostu są takie z dupy niby, ale jednak jak to przechodzi przez niego, to jest takie kurde naturalne i on potrafi powiedzieć coś takiego niby bezbekowego, ale jednak ze swoim jakby flow i tym takim swoim głosem, sznytem, to jednak zajebiście wszystko wychodzi. No to jest po prostu król jakichś takich punchy albo dissów na słabych raperów. Sadzę stokroć, pozdro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, że rucham ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę w stokroć. Nie ma takiego w P-Rap Music. Powiem jeszcze raz, żeby zaczął wyjść. Tylko King S, jeden narkosit. To jest real life, zobacz SFB. Wszystko to jest prawdziwe. Pieniądz ten zaraził mnie. Latam jak Aladdin, ej. U nich dali Charm El Shay. Kurwa, pokaż waginę. Wszystko jest easy, gdy Warwars je X of systemie. W masce jak Easy, biały day. Wow, ale się dużo zmienia w tym bicie. To nie jest taki zwykły rapowy bit jakiś, tylko tutaj jest mega dużo aranżu. Jest w ogóle wejście, jakieś intro, później jest bridge, jakiś chorus, później niby zwrotka jakaś, coś. To jest takie kurde totalne przełamanie. I w ogóle ten producent Kulten, no to już z nim Sentino współpracował bardzo, bardzo, bardzo dużo razy, więc między nimi zachodzi jakaś taka chemia, więc może dlatego to wszystko tak mega płynnie idzie. I jeszcze tutaj jak on rapuje w tej pierwszej zwrotce, to nie jest to wszystko takie z dykcją, nie jest to wszystko takie wyklarowane, tylko on leci właśnie swoim flow, gdzieś tam jakoś nie dopowiada niektórych wersów i tak dalej. To wszystko jest specjalnie, bo to ma mieć właśnie taki charakter. Jeby tą scenę, rufam bity, raperzy są Crystal Meth. Jeden telefon i jedzie z Brutasem na wycieczkę. Pozdro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, weź powiedz twoim bossom, że ruchem ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę w stokroć. Pozdro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, weź powiedz twoim bossom, że rucham ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę w stokroć. Dalej na bario ja boss. Tam w ogóle w refrenie jest Mr. Ed, to taki pojebany koń, w sensie, kurde, to jest z serialu taki, tak mi się wydaje, że to było zwierzę właśnie, więc w sumie to jest taki po prostu diss na jakichś nieogarniętych raperów, że ci raperzy wyglądają tak jak ten koń. A później Crystal Meth, no to chyba chodzi po prostu o zwykły mefedron, że po prostu też raperzy są tani jak mefedron i są jakby wszędzie dostępni, a pewnie Sentino jest jakimś, wiecie, koksem, jest bardziej czystszy. No wiecie, o co chodzi na pewno. Dobra. Fendi Flow Boot, Ortalio Lokos. Nadal jest drama, tu z Gwardią Rzeszow. Lecę na Magreb, ja tam mam hasz i koks. Rap nie płaci rachunków. Nie czekam na was, aż dacie szacunku. Odkładam kanapki, zarabiam jak fundusz. Kopię też maty jak kung fu. Kopię. Wszystko jest easy, gdy Korwars je, EXO w systemie. Masę jak easy, biały. Ej, też w ogóle to było mega flow Malika Montany, teraz ten moment. I też było kung fu coś tam, a Malik miał kiedyś taki kawałek, że coś tam kung fu wykopuje typiarki za drzwi, coś takiego. To był kawałek z Białasem, z tego In High Sweet Trust. I tutaj mega takim właśnie Malikiem zaleciało, ale dobra. Sprawdzamy dalej, jak to leci. Date, zęby jak Mr. Ed. Jeby tą scenę, rucham bity, raperzy są Crystal Meth.
Jeden telefon i jedzie z Prudasem na wycieczkę. Ostro, znowu będzie rozgłos. Dzieci krzyczą hura, a weź powiedz twoim bossom, że ruchem ich na bok. Dobra, już wiem, o co chodzi z tym Mr. Edem. Sentino ma takie same zęby jak ten koń, bo teraz sobie zrobił te licówki i on siebie porównuje chyba do tego konia, bo ten koń też miał takie duże zęby. Tak mi się teraz wydaje, ale dobra, może coś nie skminiłem tego do końca. Jak wiecie, czy to na pewno to, to dajcie w komentarzu po prostu sprostowanie. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę stokroć. Ostro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, bez powiedz twoim bossom, że ruchem ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę stokroć. Ostro, znowu będzie rozgłos, dzieci krzyczą hura, bez powiedz twoim bossom, że ruchem ich na boso. Ktoś mówił, że nie wolno, a ja przesadzę stokroć. Bang! Koniec! To było to, na co czekałem ja na przykład i było to zajebiste. Fajnie widzieć, że właśnie Sentino jakby nie musi się teraz rozpychać, żadnego miejsca sobie robić i tak dalej, tylko ma jakby rzesze swoich fanów, ma rzesze swoich ludzi i supporterów, którzy za nim pójdą, interesują się tym, co się wokół niego dzieje, sprawdzają te wszystkie numery, sprawdzają te single, street single, te klipy, teledyski, jest dużo w ogóle teraz przy tej płycie Aporofobia. Jakiś zagadek, że niby Sentino ma współpracować z najlepszym polskim żyjącym jakimś wykonawcą. Niektórzy się doszukali, że chodzi o Maleńczuka i o jakiś tam cover któregoś z jego tam przeboi dawnych. Zobaczymy, może będzie to, może to będzie coś innego. Ja się cieszę, że w ogóle to idzie właśnie w tą stronę, że są jakieś ruchy. Czekam na tą płytę, czekam na kolejne ruchy Sento. Sprawdzajcie też inne moje reakcje. I ogólnie podoba mi się ta okładeczka. Myślę, że jest taka prosta, w ogóle nawet nie ma żadnego napisu na niej, a jakby oddaje jakby taki vibe tego wszystkiego, co tutaj chce nam przekazać dany raper. Więc dobra, co ma być następne dla was? Na pewno następny singiel też sprawdzę, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, żeby sobie to wyłapać. No i co? Pozdro.